Dzisiaj, moi drodzy, mamy bardzo fajną paczuchę do odebrania. Idziemy do paczkomatu, mam zajebistą paczkę, ziomek, do odebrania. Zobacz, zobacz, co my tu mamy. Jeszcze nie wiecie, ale zaraz wam pokażę. W ogóle, patrzcie, what the fuck? Widzicie to? Słońce, jakieś chmury dziwne i śnieg. O co biega, to jaka posrana pogoda. Fajna furka. O, siemaneczko. Jak tu masz motor? 3-2. Ale siadaj, jedziemy. Fajnie to brzmi. No to siadaj, dobra. Mam fajny gadżet do przetestowania. Patrzcie na to. Zobaczcie, co to jest. To będziemy przykręcać do kół zaraz. Kurde, tu nic nie widać na cofaniu w tym aucie. Normalnie. No i to wszystko. To jest Ameryka, panie. Fajne takie autko. No, nie stracisz powietrza w płucach, jak będziesz przyspieszał, nie wgniecie cię w fotel ani nic. Właśnie tak czuć takie lekkie. Trochę tam, wiesz, coś, tak leciutko. Coś tam się dzieje, ale no tak. Kompresor by nie zaszkodził tu. To wtedy byłby w ogóle taki mały popierdzielacz. No. Wiesz, stare auto. Ono się tak fajnie nie prowadzi jak te nowoczesne. A powiedz mi, a ty czym jeździsz? Ja Peugeotikiem jeżdżę sobie, 407. 407? 407 coupe, no. Jak on tam, jak on ma silnik? Ja 3.0, też V6. To trzeba się przejechać. Też, no i na rzecz z przód napęd i to jest taka długa krowa, też taka... Tak się, trzeba się przyzwyczaić do takiego samochodu długiego, bo wcześniej jeździłem takim malutkim autkiem, przerzuciłem się na takiego większego. To jest lekka różnica, ale... Od kiedy masz prawko? No już drugi. To ładnie. Młody żółtodziób dopiero. Nie, jest z nami BMK, dwóch ziomeczków, możesz sobie zobaczyć. Nie, no twardziutko zderzaczek jest. Tak, na zderzaczku. Nie wiem, czy będzie o czym. Chłopaki z BMW się dziwią, co to jest? Właśnie wskaźnik paliwa nie działa, więc dlatego tak co 2-3 zatankowania gaziutka w zimie muszę jechać zatankować troszkę benzyny, bo tak naprawdę nie wiem, ile jej mam, ale ja buź poznaję po samochodzie, bo jak w zimie na przykład już mi zaczęło bardziej tyłem latać, no. Bo to auto z tyłu jest niskie, inaczej lekkie strasznie, nie? To jak już widziałem, że mi dupa lata na zakrętach, no to już wiedziałem, że mi się benzyna kończy, że trzeba jechać zatankować. To ja sprawdzałem tak, że łapałem za rolingi dachowe, Passata. I słuchałeś i bujałem, się. Nie? Jak pluska, a to jeszcze jest, nie? A jak już nie pluska, albo jest za cicho, no to trzeba dolać. No. Wiesz, otwiera ci drzwi, wysiada, no. I wiesz, normalny mężczyzna łapie tu i zamyka, nie? No. A one... I zamykają. Aha. Ja też zawsze za to łapię. Ja nigdy za okno, po prostu mnie serce boli, jak tak widzę, jak ktoś mi robi. Ważnie? Jak Wiktoria mi tak robiła, ej, jak Wiktorię oduczyłem, w przeciągu miesiąca tak robić. Co ty gadasz? Mhm. Ja to mam w dupie. Tak samo jak ktoś wchodzi, no. I po progu, nogami, zabiłbym człowieka. A tutaj nawet głupio po progu, bo jest ten próg taki, no... A ja mam identycznie, ty masz tak samo, ja tutaj, tu masz tu Crossfire, ja mam tu 407 chyba napis, albo Peugeot chyba, i tu mam tak samo, identycznie mam. Aha. Mieliśmy spuścić powietrze normalnie z kół, no, zmienialiśmy gumy, nie? No. No i ty, był taki mini imbusik, żeby to odkręcić, żeby to można było w ogóle zdjąć, nie? A tu nie ma zabezpieczenia. Nie ma, nie, a tam... Źle, nie mogę o tym mówić na filmie. Shit. Dobra, mamy takie LEDy i tam masz, o, to odkręcasz i tam masz taki papierek w środku. Trzeba go wyciągnąć, tylko uważaj, bo same są bateryjki, wiesz? Aha, no. Patent. AliExpress cię oszukało. Niemożliwe, no. Ja miałem dzisiaj to testować. A, zobacz, chłopie, jak żeś tu bateryjki włożył, zobacz, czarodzieju. O, no to szefie, no ale tu jest dobrze, ale tu jest dobrze, patrz, tu jest idealnie. O, patrz. Jak ty zrobiłeś? Nie, ale tu źle baterie są włożone, zadziałało. Tu też jest, w ogóle tak, to jest zielone. Tu też jest źle złożone. Ja zamówiłem chyba wszystkie niebieskie. Może tak lepiej tak wchodzą plusem do góry, bo minusem do góry nie chcą. Dobra, ludzie pomyślą, że jesteśmy jacyś dziwni. Te żarówki mają za dużo luzu w środku, tak mi się... Nie, tak... jak się dokręca, to jest okej. Okay. Majster, zobacz. Działa. Twoje działa, a moje nie działa. Ja to rozebrałem na części pierwsze. Jak to wygląda? Czyli co, teraz będę ruszał? I to będzie mi świecić? Dobra. Zobacz. Działa. Działa, zakręcaj z przodu. A ja się zajmę tym. To czekaj, ja tutaj najpierw to... Daj, ja to złożę, bo tam z tym było coś nie tak, wiesz? Tutaj coś za bardzo latało. To czekaj, bo ja tutaj ogólnie to jeszcze to wyjąłem całkiem. Dobra, dobra. Dasz sobie radę? Dobra radę. Idź tam, montuj, a ja to naprawię. Jezu, czasy praktyk się przypominają. Powiem też nie za mocno, bo to jest plastik, żeby to nie strzelił, nie? Tak idealnie.
Chyba. Nie wiem, ty jak tutaj mocno to kręciłeś? Tak sobie. Tak żeby było. Na sztukę. A ty... No i zobaczcie, tutaj czasami się coś załączy, czasami nie, ale z tej strony chyba będzie działać. Śmiga. Tutaj jest, śmiga tutaj u ciebie? Jedna działa, no. Pokaż. Działa. No cacy. Cacy. Ale zimno. Zimno jest, kurde. Ja pierdzielę. Pokażę ci tu temperaturę może? Dwa stopnie. Niby dwa, nie? Ale godzinę temu też było dwa. To... Tak mi się coś nie wydaje. Ja w ogóle mam czujnik tego, nie wiedziałem, gdzie jest czujnik temperatury, no nie? Masz kropelkę u mnie taką pod, w prawym lusterku, pod lusterkiem masz taką jakby kropelkę. Zawsze myślałem, że to jest coś źle zrobione, źle odlany jakiś, nie wiem, element czy coś. To jest, okazało się, że ta kropelka to jest czujnik temperatury, bym miał. Tak, w lusterkach. Ja też miałem w Volvie kiedyś właśnie czujnik temperatury. Chyba będziemy to odkręcać, nie wiem, tu można tym jeździć po drodze normalnie? Ja nie wiem. Chyba nie. Według was to jest legalne, żeby jeździć z takimi LEDami na kołach? Ich teraz nie widać, ale... Chyba trzeba... O! Według was to jest legalne, żeby tak jeździć? Jak myślicie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach.